W piątek 14 lipca Chełmską Bibliotekę Publiczną odwiedzili potomkowie Chełmian pochodzenia żydowskiego. Z inicjatywą spotkania wyszedł Benzi Lewkowicz, szef organizacji zrzeszającej potomków chełmskich Żydów rozsianych po całym świecie, który o pomoc w realizacji przedsięwzięcia poprosił Mariusza Materę. Nasi goście odwiedzili Chełmski Oddział Archiwum Państwowego w Lublinie, spotkali się z władzami samorządowymi miasta i regionalistami oraz zwiedzili miejsca związane z dziedzictwem narodu żydowskiego w Chełmie. Dziadek mieszkał na Lubelskie, to ja jestem pewny, Lubelska 11. Gdzie ten był ten sklep, to ja już nie wiem. Pierwszy raz jest pan w Chełmie teraz? Pierwszy raz, bo ja mam cukier wysoki, to się bałem cały czas wyjeżdżać z Polski, w ogóle za granicą. A tym razem dowiedziałem się, że jest taka okazja przyjechać tutaj i dowiedzieć się o historii i być tam, gdzie rodzice się urodzili. To mnie bardzo interesuje, bo ja się interesuję Polską tak samo i wiadomości, co się dzieje, tak jak ciocia się interesowała i wujek. This is my second visit in Chełm. I was here in 2003. We went to the house that the family lived there before World War II, but we can't go inside because they don't allow us to go inside. I hope that in this visit they allow us, because it's only for nostalgic reasons. I want to know where my family lived in Chełm so many years, hundreds of years. Ja byłam tutaj w Chełmie three previous times, okay? Mm-hmm. It's not my first time in Chełm. Mm-hmm. Ja nie wiem, czy nasz dom stoi tam. Bo on był not in a good situation, okay? This is our family tree from Chełm. And this is an original letter that my mother, who lived at Chełm, gave us how to go to her home. Finałem spotkania w bibliotece było wspólne obejrzenie filmu Epitafium dla nieistniejącego oraz mini koncert zespołu Shalom Chełm. Po południu nasi goście wzięli udział w ceremonii Revival of Macewot, odrodzenia kamienia Macewy na chełmskim Kilkucie. Wizyta obfitowała w masę wzruszeń, emocji i gestów pojednania. Shalom, drodzy goście. We are a generation that were born without grandfather, without grandmother, without a family at all. And when I look in the family tree, we have a huge, huge family in Chełm. And I'm looking for this tree and to see, and I represent here many families that came to this trip to Chełm to find where our grandparents lived. O jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. O jak to dobrze, gdy bracia w zgodzie żyją.